Otóż to! Kamień, nie rób tego! Zrobię! Ty oszalałeś czy co? Sam oszalałeś! Hej, kaka! Dzięki, Tango. Jestem ci winien. Kurka. Chłopaki, zabierzcie mnie do swojego zespołu. Nie zgadzam się, żebyś był w mojej drużynie. Masz pecha, koleś! Palić was zespół. Nawet nie miałem zamiaru do was przychodzić. Wejdź tam! Banjo? Dobra? Co wy tu robicie? Rób to bardziej starannie. Pracuję tak ciężko, jak tylko mogę. Powiedziałam, staranniej. Nie kłóć się z adminką kampusu. Trzeba było pomyśleć, zanim zniszczyłeś mienie. Artysta. Co tam? Jak przebiega proces resocjalizacji tego wandala? Czy już zdał sobie sprawę z tego, że źle zrobił? Nowy, jeśli jeszcze nie wiesz, wkurzyłeś wszystkich uczniów swoim zachowaniem. W ogóle mnie to nie obchodzi. Najważniejsze, żeby Amina się na mnie nie gniewała. Nie rozpraszaj się, myj podłogę. I w ogóle będziesz miał też inne podłogi do umycia. Nowy. Hej, nowy, Amina ma brata, jest bardzo fajny. Jeśli dowie się, że ją podrywasz, masz przerąbane. I Amina też ma chłopaka. Co? Amina nie ma chłopaka. Nie kłam, Stef. Już ma. Poznali się wczoraj. Więc lepiej trzymaj dystans. Nie boję się nikogo. W razie potrzeby zajmę się zarówno bratem, jak i chłopakiem. Myj staranniej. Nowy, zbliż się do Aminy, a odgryzę ci ucho. Cmentarz, uspokój się. Sama się ugryź. Ja sobie z nim poradzę. Nie wtrącaj się w moją pracę. Co się gapisz? Myj staranniej, bo będziesz mył cały kampus. Sama sobie sprzątaj kampus! Tango, skończyłeś? Tak! A ty? Ja też. Kurde, dlaczego zabrakło już płynu do mycia toalet? Tango! Czego potrzebujesz? Zgadnij co? Skończył mi się papier toaletowy. Masz coś tam? No tak, mam! Co? Podziel się! Tak! Chwila! Tango, dlaczego to trwa tak długo? Ty pobiegłeś do sklepu po ten papier? Haha! Nie, no chwila! Dobra, masz tu, kaka! Dzięki, Tango. Jestem ci winien. Kurde, co to ma być? Tango! Ty się przechapałeś, czy co? No, wiesz jak jest. O, spójrzcie, to ten nowy bezczelny dzieciak, który lubi wandalizować mienie kampusu. Cześć, chłopaki, jestem Myszor. Zabierzecie mnie do waszego zespołu? Przyjmijmy nowego do naszego zespołu! Uważam, że jest fajny, co? Tak! Goofy, czy my jesteśmy jakimś schroniskiem do dobrych? Walić nowego! Jest już za dużo! Wyprzeliśmy jednego dobrego pod nasze skrzydła! Włóż palec do kieszeni. Jesteś dziwakiem w naszym zespole i sprawiasz same problemy. Zaraz cię uderzę! Tak, to dawaj! Dobra, spokojnie. Nie rozumiem, dlaczego bańka decyduje, kogo przyjąć do naszego zespołu, a kogo nie? Ponieważ ja kompletowałem zespół najlepszych i to do mnie należy ostateczne słowo. Zaczyna się! Więc przyjmijcie mnie do zespołu, czy nie? Tak! Mam pomysł! Rzućmy monetą! Jeśli wypadnie orzeł, to przyjmiemy do zespołu nowego, a jak wypadnie reszka, to wtedy będzie sam. Zgadzacie się? Tak, już rzućcie. Reszka! Masz problem, koleś! Walić wasz zespół! Nawet nie miałem zamiaru do was przychodzić! Wynoś się stąd! I co? To nie wiem ja, to będę ja co decydowała o wszystkim! Dzwoniłeś do Kamila? Tak, dzwoniłem! Przychodzi! Kurde, co tak długo mu zajmuje? Musimy być pierwsi na siłowni! A co, kończycie już żomy? Inaczej sala będzie zajęta i nie zdążymy! Ja gotowy! Ja też jestem gotowy! Hej, koszykarze, nie zajmujcie zbyt dużo miejsca. Będziemy tam teraz trenować. Tak, to pierwszy, ten lepszy. Głupki. Nowy kolego, czego potrzebujesz? Dlaczego chcesz teraz pomalować nasze szafki farbą nutryskową? Chłopaki, zabierzcie mnie do swojego zespołu. Ja się nie zgadzam, żebyś był w mojej drużynie. Wiemy, dlaczego o nas tu pytasz. Tak, nauczyciel Max cię wyrzuci, jeśli nie znajdziesz sobie przyjaciół na kampusie. I na pewno nie znajdziesz tych przyjaciół wśród nas. Dlaczego wy tacy jesteście? Weźcie mnie. Jacy niby jesteśmy? Trzymaj się z daleka od mojej siostry.
Nie boję się ciebie. Laura, otwórz drzwi do toalety, zaraz się posikam. Ja też już nie wytrzymuję. Całą lekcję przetrzymywałam. Kurde, dziewczyny pukają. Nieważne, będą cierpliwe. Kiedyś wytrzymałem 3 lekcje. Pędrusiu, jesteś taki cierpliwy. Laura, do diaska, jesteś głucha? Co ona tam robi? Tak, Czesiek, tutaj postawimy też kamerę. Okay, Max. No dobra, dziewczyny, co się dzieje? Dlaczego tutaj jest tak tłoczno? Panie Max, chcemy iść do toalety. Ale Laura zamknęła się i nie otwiera. Laura, wszystko w porządku? Może coś jej się stało? Czesiek, otwieraj. Ta, właśnie teraz. Odejść. Banjo, Laura? Co wy tutaj robicie? Panie Max, zdźbło wpadło mi do oka i Banjo pomógł mi je wyciągnąć. Tak, mam plamkę. Ha, Banjo, czy wyjąłeś zostawi odrobiny ziemi? Tak, wszystko jasne. Oboje do mojego biura. Laura, co do diaska? Gabi i ja prawie się posikałyśmy. Mogłyście być bardziej cierpliwe, przyjaciółki. Banjo, ty i ja nigdy się nie całowaliśmy tak długo. Cmentarz, proszę, przyjmij ode mnie mój skromny prezent. Wiem, że kochasz kakao, dlatego kupiłem je dla ciebie. Bańka, nie marnuj czasu. Cmenty cię nie lubi. Tak, nie jesteś w jej typie. Dziewczyny, nie wtrącajcie się. Wiem, że mnie nie lubi, tylko wstydzi się to powiedzieć. Cmentarz, to co, chcesz moje kakao? Tak, chętnie wezmę twoje kakao. O, dziewczyny, macie problem. Ja to jestem fajny i wszyscy o tym wiedzą. Cmenty, naprawdę zamierzasz pić jego kakao? Naprawdę. Jakie pyszne. Następnym razem przynieś więcej. No i co, bąbelku? Dobre kakao? To zabawne, że oblała cię kakao. Świeżak, szkoda, że nie zostało mi już tego. Wylałby mi na twoją kręconą głowę. Amino, proszę, wybacz mi. Zachowałem się jak kompletny głupiec. Chciałem tylko zwrócić na siebie uwagę, ale okazało się, że tylko pogorszyłem sprawę. Nie rozumiem czegoś. Czy dzisiaj jest dzień podrywu? Bańka z kakao? Nowy z kwiatami? Czy wy się zgadaliście wszyscy? Oglądaj, Bańka, i ucz się. Tak się toczy. Nie jak ty ze swoim kakao. Dzięki, myszo. To bardzo miłe. Chyba cię wybaczę. Nie rozumiem. Co się tutaj dzieje? Co to są za kwiaty? Oj, będzie gorąco. Przygotuj popcorn i usiądź wygodnie. Akcja się zaczyna. Tej, nowy, czy to twój bukiet? Kamil, no, spokojnie. Nie ma potrzeby. Max się o tym dowie? Nie obchodzi mnie, Max. Mówiłem ci, trzymaj się z daleka od mojej siostry. Czego ty to nie rozumiesz? Kamil, on nie zrobił nic złego. Tak, po prostu przeprosił Aminę i wręczył jej bukiet kwiatów. No tak. Co się stało? Otóż to. Kamil, nie rób tego. Zrobię to. Oszalałeś? Sam oszalałeś. O, teraz walka się kończy. Dam to Cmenty. On na pewno to doceni. Chłopcy, przestańcie! Shh! Max nadchodzi, więc co się dzieje? A nic, właśnie rozmawialiśmy z chłopakami tutaj. Zamiast się komunikować, lepiej uczycie do testu. Zostało wam 10 minut do zajęć. Dzień jak co dzień. Ludzie, dajcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek i czekajcie na nowe odcinki. I wszyscy, pa!